Debata o stanie suwalskiej oświaty kilka miesięcy temu mocno rozgrzała radnych. Jej zarzewiem były słabe wyniki testów gimnazjalnych. Poczekajmy na wyniki matur, wzywał wówczas prezydent Renkiewicz. Diagnoza i naprawa tak, ale te wyniki uzupełnią obraz i pozwolą na prawdziwą diagnozę, uzasadniał. W suwałkach edukacją ponadpodstawową i ponadgimnazjalną zajmuje się 15 jednostek oświatowych, z czego 6 jest prowadzonej. Przez miasto. Ogółem do wszystkich egzaminów maturalnych przystąpiło 688 uczniów miejskich szkół. Najważniejszy egzamin, bo uprawniający do dalszego kształcenia zdało w sesji majowej 603 przystępujących, czyli blisko 88% ogółu. W szkołach pozostałych przystąpiło 189 uczniów, zdało 122, co daje wskaźnik sukcesu na poziomie niższym od 65%: Trzy licea i trzy technika. Prowadzone przez miasto różnią się efektywnością nie tylko z uwagi na charakter szkoły, ale też na osiągane wyniki. Na początek, licea na najwyższym podium trzecie liceum ogólnokształcące z odsetkiem sukcesów na poziomie 98,55%. Niewiele mu ustępuje pierwsze LO. Wynik ma słabszy o zaledwie 9 Na trzecim miejscu drugi ogólniak z wynikiem zdawalności równym 96,2%. Nie ma co ukrywać, te wyniki są znakomite. W pierwszym LO na znakomitym właśnie poziomie są średni wynik z pisemnego polskiego 65,5%. Doskonały, zbudzącej od lat grozę matematyki średni wynik to aż 83%. Wynik drugiego i trzeciego LO z tego egzaminu mieści się pomiędzy 72 i 73%. Pisemny angielski w pierwszym ogólniaku najwyższy 87,5%, ale w pozostałych liceach ogólnokształcących źle nie jest. Nie Kwestionowanym liderem, jeśli chodzi o pisemny egzamin z języka niemieckiego, jest drugie LO. Uczniowie wypracowali średni wynik na poziomie 81%. Trzecie LO: Nie ma równych w przygotowaniu uczniów do matury pisemnej z rosyjskiego. Średnia w tej szkole. 98%. W technikach wyniki są słabsze. Najwyższa zdawalność w suwalskim ZST. Tutaj odsetek sukcesów jest bliski 82%. Na drugim miejscu technikum imienia Brzostowskiego. Tu nieco ponad 68% sukcesów, a stawkę zamyka ekonomiak z wynikiem 62,5%. Warto podkreślić, że w tych trzech jednostkach średnie wyniki z pisemnego polskiego oscylują wokół 50%. Efekty edukacji matematycznej najwyższe są WZST, pisemny angielski, krótko mówiąc, wszędzie średnio.